Cześć, ja jestem Karolina i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym filmem i stresuję się nim niemiłosiernie, dlatego bądźcie dla mnie wyrozumiali. Pierwszy film będzie dotyczył książki Grady'ego Hendrixa Horror Store, która miała swoją premierę całkiem niedawno. W pierwszej części opowiem Wam, o czym jest w ogóle ta książka, w następnej, jakie są moje odczucia po jej przeczytaniu, a w ostatniej porównam Wam ją z pozostałymi książkami tego autora, które zostały wydane w Polsce i które miałam również okazję przeczytać. Grady Hendrix w swojej książce Horror Store pokazał nam sklep, który jest bliźniaczo podobny do znanej wszystkim chyba i lubianej Ikei. Jednak jego sklep nosi nazwę Orsk. System pracy jest dokładnie taki sam jak w Ikei. Grady Hendrix pokazuje nam sklep z perspektywy pracowników. Główną bohaterką książki jest Amy, która nie lubi swojej pracy, traktuje ją trochę jako przymus. Pewnego dnia przychodzą wszyscy na swoją zmianę poranną i odkrywają coś, co wprowadza ich w lekką konsternację. Myślą, że mają jakiegoś lokatora. Kogoś, kto wbił się im po prostu na sklep przed zamknięciem i czyni im jakieś psikusy. Postanawiają to sprawdzić. Po zakończeniu pracy sklepu kierownik zmiany zaprasza dwie osoby razem ze sobą samym do sprawdzenia, jak wygląda sytuacja w sklepie w nocy, w momencie, kiedy sklep jest pusty, czy coś im się rzuci w oczy. I tutaj zaczyna się cała historia. Moloch, którym jest Orsk, przywodzi na myśl taki nawiedzony dwór, który Grady Hendrix obrócił w taką satyryczną bardzo stronę, chcąc pokazać, że wszędzie można zamieścić akcję horroru i mogą dziać się różne dziwne rzeczy. Straszne rzeczy nie muszą wcale się dziać tylko w posiadłościach, w opuszczonych budynkach. Orsk jest bardzo specyficzny pod tym względem, bo dostajemy tutaj miejsce, sklep, w którym wszyscy upatrują sobie miejsce, w którym jest po prostu jak w domu. I Grady Hendrix przełamał to wszystko, zamieszczając różne dziwne i specyficzne dla samego siebie rzeczy. No i teraz pytanie, co ci nasi bohaterowie odkryją? Co wydarzy się w nocy w sklepie? Dlaczego to się wydarzy? Na szczególne uhonorowanie zasługuje przede wszystkim format, w jakim została wydana ta książka. I tutaj naprawdę szapoba dla wydawnictwa Vesper, bo ona jest jeden do jednego jak katalog Ikei. Mamy piękną okładkę, oczywiście plan salonu wystawowego. Witamy w Orsk, tylko tutaj wygląda tak, jak wyglądać powinno. I każdy kolejny rozdział zaczyna się od opisu jakiegoś przedmiotu, specyficznego przedmiotu. Oczywiście bogate ilustracje, które tutaj się pojawiają, karty pracowników, więc naprawdę wielkie uhonorowanie dla wydawnictwa za wcielenie tego pomysłu w życie i za naprawdę świetną oprawę graficzną. Ale czy to jest straszne? Nie, to nie jest straszne. Moim zdaniem to jest po prostu wciągające, bo Grady operuje takim językiem, który sprawia, że nawet jeżeli chcielibyśmy odłożyć tę książkę, to nie jesteśmy w stanie jej odłożyć, bo chcemy ją przeczytać do końca, bo chcemy wiedzieć, co się wydarzy. I jeśli chodzi właśnie o poprzednie książki, miałam dokładnie tak samo z tym autorem, więc bardzo się cieszę, że wydawnictwo Vesper tak bardzo dzielnie wspiera go i wydaje go, bo uważam, że no, naprawdę warto. Mimo, że to nie jest moja ulubiona książka, będę o tym mówić tak otwarcie, to nie jest moja ulubiona książka. Na Goodreadsie wystawiłam jej 4 gwiazdki, mimo że no, nie uznałabym tego na 4 gwiazdki, raczej na takie 3,5, bo nie jest to do końca to, czego bym się spodziewała po Grady, aczkolwiek, jeśli się nie mylę, jest to jego debiut literacki, więc i tak zasługuje na pochwałę. Szczerze Wam go polecam do przeczytania jako taką książkę na dobrą zabawę, na wyrwanie na przykład ze stoju czytelniczego, bo ja osobiście czuję się właśnie dzięki tej książce z takiego zastoju wyrwana, a mój zastój był spowodowany chorobą, a także jakąś taką niechęcią do czytania. No i przechodzimy do trzeciej części, w której chciałam Wam pokrótce opowiedzieć, jak właśnie książka Horror Store, o której Wam powiedziałam tutaj w tym filmie, wypada na tle pozostałych książek, które wydało wydawnictwo Vesper i które wyszły spod
pióra Grady'ego Hendrixa. Pierwszą książką, którą wydało wydawnictwo WSP, jest Sprzedaliśmy duszę i jest to historia zespołu metalowego, który podpisuje coś na kształt paktu z diabłem, takiego faustowskiego paktu, który ma swoje konsekwencje oczywiście i oni zyskują sławę, potem zespół się rozpada, jeden z nich rozpoczyna karierę solową. Tutaj faktycznie mamy dużo elementów horroru, thrilleru, takiej powieści społecznej, czyli tego wszystkiego, co Grady Hendrix uwielbia zamieszczać w swoich książkach. Spotkamy tutaj faktycznie diabła, świat, który jest dosyć specyficzny, chęć podążania za karierą. Mamy tutaj taką rozgrywkę, która toczy się między tym, który osiągnął sławę, a tymi, którzy gdzieś tam zostali w tyle, mimo właśnie podpisania tego paktu. I dochodzimy do momentu, że poznajemy historię, jak to się zaczęło, skąd ten pakt się wziął i kiedy oni go podpisali. Moja przyjaciółka opętana to z kolei lata 80., 1988 rok dokładnie, gdzie ginie jedna z dziewczyn i wraca zupełnie odmieniona. Tutaj również mamy elementy tego właśnie horroru, opętania, takich satanistycznych trochę elementów. No i tutaj Grady Hendrix chce odpowiedzieć na pytanie, czy przyjaźń dwóch bohaterek jest na tyle silna, że są w stanie pokonać owego diabła, szatana, istotę, która opętała jedną z nich. Więc mamy tutaj naprawdę fajną historię, opowiedzianą z perspektywy właśnie jednej z bohaterek. I ostatnią książką, która została przedostatnią, no bo wiadomo, że Horror Store, została wydana w Polsce, to książka Grady'ego, Poradnik zabójców wampirów klubu książki z południa. O tej książce pisałam na swoim Instagramie, na którego Was również odsyłam. I tutaj mamy historię osadzoną na uroczych, bogatych przedmieściach, gdzie wszystko jest idealne, ludzie są bezpieczni, kobiety należą do klubu książki, czytają jakieś romanse, powieści historyczne. W pewnym momencie powstaje osobny klub książki, a w mieście pojawia się bardzo niespotykany gość. Cała historia zaczyna się toczyć w momencie, kiedy zaczynają dziać się oczywiście dziwne rzeczy. Ktoś umiera, ktoś doznaje opętania, ktoś ginie. Najczęściej giną dzieci właśnie z tych biednych przedmieść. Tutaj Grady Hendrix naprawdę w ciekawy sposób pokazał różnice społeczne wynikające z tego, że białego, bogatego będziemy szukać, a dzieci z przedmieść, które są różnych narodowości, nie są takie ważne. I tutaj jedna z kobiet wyrusza na łowy, tak aby wygonić z miasta lub unicestwić właśnie wampira. Momentami ta książka jest przerażająca, ale czyta się ją naprawdę szybko i mimo, że ona ma te 500 stron, to jest dosłownie tak. W mgnieniu oka jesteście już na końcu, znacie tę historię i jesteście przekonani, że to jest książka, którą naprawdę warto przeczytać. Ogólnie Grady Hendrix, jak widzicie, bardzo lubuje się w takich elementach właśnie społecznych, to o czym już wcześniej Wam mówiłam. Jeśli miałabym gdzieś umieścić Horror Store, to na samym początku taką moją ulubioną książką będzie Sprzedaliśmy duszę, Poradnik zabójców wampirów klubu książki z południa, Horror Store i na samym końcu Moja przyjaciółka opętana. Oczywiście wszystkie Wam je bardzo polecam serdecznie do przeczytania, ponieważ są to książki, które naprawdę wyrwą Was z tego zastoju czytelniczego, wprowadzą Was w taki pęd wiedzy i chęć zyskania informacji, co dzieje się dalej, dlaczego to się dzieje. Chęć takiego odkrywania historii. One naprawdę bardzo fajnie zapadają w pamięć, także Grady Hendrix bardzo na plus, czekamy na pozostałe jego książki i liczymy na wydawnictwo Vesper, że zrobi to znów tak jak zawsze, czyli dobrze. No i to by było na tyle. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną, obejrzeliście recenzję książki Grady'ego Hendrixa Horror Storm. Tak, wiem, podkreśliłam to, że to jest właśnie ten autor i ta książka chyba z milion razy, ale sami rozumiecie, że to jest stres.
Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, także zachęcam Was do subskrybowania kanału. Możecie zostawić jakiegoś lajka lub komentarz. Wszystko, co zostawicie, na pewno chętnie przeczytam. Jeżeli nic nie zostawicie, to i tak się zmotywuję i nagram następny film. Bo tak jak już gdzieś tam wcześniej wspomniałam, chcę, żeby ten kanał się rozwijał i mam nadzieję, że się jakoś on rozwinie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!